nawiązaliśmy współpracę z fundacją The Bridge, Edukacja Oknem na Świat. I tutaj w szkole propagowaliśmy w ramach wolontariatu, takiego akcyjnego, w ramach wolontariatu, w ramach akcji społecznej, kroki zrównoważonego rozwoju. Uczniowie brali udział w tłumaczeniu książki, która opowiada o tych krokach w sposób taki bajkowy dla dzieci. I, że tak powiem, to był taki temat, który braliśmy na tapetę przy różnych okazjach. I właśnie ekologia, ale także równość społeczna. W tamtym roku udało nam się nawiązać współpracę z lokalną, współpracę z Łazienkami Królewskimi. Dlatego, że tutaj jest, no, z racji bliskiego sąsiedztwa, to był bardzo fajny pomysł, dlatego że było bardzo blisko tak naprawdę dla młodzieży, żeby dojść do pracy. I raz, dwa razy w tygodniu w wiosennych miesiącach chodzili pomagać w ogrodach królewskich. Wiązały się też z tym bardzo fajne warsztaty, które dla nich były prowadzone, więc dowiedzieli się sporo historii łazienek, jakby poczuli też tą więź trochę, że tak naprawdę to miejsce, gdzie jest szkoła, gdzie mieszkają, też ma jakieś znaczenie. Pomagali dzieciom migrantów w lekcjach, w nauce, po prostu spędzali z nimi godzinę po południu. Tak naprawdę bardzo dużo im to dało takiej radości z kontaktu. Zaczęli odkrywać tak naprawdę to, czy oni w ogóle są w stanie kogokolwiek, czegokolwiek nauczyć. Ale także takiej mojej obserwacji uczy to ich na pewno lepszego zarządzania czasem. Bo zaplanowanie w tym takim naszym dzisiejszym czasie, świecie, gdzie oni mają mnóstwo zajęć dodatkowych, zaplanowanie jeszcze czasu na wolontariat, pomiędzy szkołą a domem i przyjaciółmi jest bardzo trudne. Więc tak naprawdę nauczyli się, jak tymczasem gospodarować. Myślę, że też czuli się potrzebni i też odkrywali swoje jakieś umiejętności, a także mogli się dowiedzieć tak naprawdę, że coś zupełnie im nie pasuje. Tak się podkreśla, że wolontariat to ścieżka do kariery, ale myślę, że to rzeczywiście jest prawdą, zwłaszcza w przypadku takich uczniów, którzy są w liceum albo już w 8 klasie. Żeby postawić raczej na jakość tych akcji, żeby może zaplanować jedną współpracę z jedną instytucją albo jakąś jedną dużą akcję. Polecałabym bardzo współpracę z zewnętrznymi instytucjami, dlatego że wtedy zyskujemy wsparcie tak naprawdę, wsparcie ekspertów, wsparcie osób, które siedzą w tym temacie od dłuższego czasu, znają środowisko, a też dla uczniów to jest bardzo motywujące, bo oni wolą gdzieś wyjść, wolą też pracować na zewnątrz, a nie tylko w szkole. Na pewno szansa na mój rozwój. Dzięki niemu poznaję bardzo dużo fajnych osób, nawiązując współpracę z innymi instytucjami, ale także tak naprawdę to jest ta szansa na pracę wychowawczą. Jakby jedną z idei też montessoriańskich jest to, żeby wychowywać aktywnych, młodych obywateli. I tak naprawdę to jest świetna okazja, żeby pokazywać młodym ludziom, jak mogą pomagać innym, jak mogą czuć się potrzebni i jak mogą pracować jakby dla społeczeństwa w przyszłości.